Okay, so our plane is at 6. At Paris? 6. Paris? Yeah, Paris? Go Paris. Paris? So we are in Paris, so croissant and coffee. So you are, yes. You are happy? Of course. I don't see. A więc jesteśmy na miejscu, robimy szybkie śniadanko i zwijamy się do centrum, do hotelu, a później ruszamy w miasto. A więc trochę zmiana planu. Mieliśmy dzisiaj zwiedzać centrum, ale niestety troszeczkę pogoda nam nie dopisała, więc zmieniliśmy plany. No i ze względu na Dzień Walentego, jaki dzisiaj jest, jedziemy do Disneylandu, bo Judy bardzo lubi myszka Miki, więc jedziemy zrobić zdjęcia w Disneylandzie. Chers amis, soyez prêts dans quelques instants à faire la fête tous ensemble. Nous avons tous une histoire à raconter et des millions de couleurs à faire briller. Alors, venez les partager avec nous dans A Merry Splash of Color, une célébration de l'histoire Disney. Thank you.
I can see the queen. Hey Mini, how are you? How you like? I am very, very good. Very good. Very happy. Very happy. Nice. Trochę zgłodniliśmy po spacerze, więc wam pokażę, co kupiliśmy w Disneylandzie. Oczywiście same słodycze, ale jesteśmy na wyjeździe, więc nam wolno. Judy ma ciasteczko myszka Miki i kawkę. Ja też mam ciasteczko i mam takie o coś z Nutellą. No ale jak powiedziałem, jesteśmy na wyjeździe, więc tam trochę słodyczy wolno. Powiem wam, że całe to miejsce, ten Disneyland, jest wielkie, wow. Naprawdę tu jest tyle pieniędzy pompowanych i tyle atrakcji dla dzieci. W każdym budynku można spotkać swojego bohatera z
kreskówki. My czekaliśmy na myszkę Miki, ale było tyle ludzi, że trzeba było godzinę czy półtorej godziny czekać, więc zrezygnowaliśmy. Ale teraz przeszliśmy na drugą stronę, podziwiamy drugą stronę parku, no ale to nie jest koniec atrakcji, to są dwa parki, więc na razie jesteśmy w jednym parku i jeżeli nam wystarczy sił, czasu i chęci, pójdziemy na drugą stronę. No ale nie wiem, jak jeszcze to wygląda na kamerze, ale na żywo to naprawdę jest wielkie wow i jestem zadowolony, żeśmy tu przyjechali i taka decyzja padła, żeby odwiedzić to miejsce, bo Disneyland jest tylko jeden. Oczywiście chciałem zrobić tego psikusa i przelecieć się dronem, ale niestety to miejsce ma zablokowane GPS i ani nie można wystartować, a jak się wystartuje poza Disneylandem, to nie można wlecieć na teren Disneylandu, więc dbają o bezpieczeństwo. Ale teraz zobaczcie, jak słońce wygląda zamek Disneylandu. Dobra, może zmienię kamerkę i wam pokażę, będzie lepiej widać. Ten budynek za mną, tam jest kolejka górska, tak jakby
statkiem kosmicznym się leci w Star Treku. Masakra, żebym wiedział, że to tak to wygląda, w życiu bym tam nie poszedł. W ogóle nie było światła, prędkość niesamowita i tak nas wywijało, że no, brak słów. Nie mogłem utrzymać pionu, jak wyszedłem z tej kolejki. Oczywiście dostałem opiew za to, że miałem kamerę w ręku, bo nie wolno niczego mieć, bo oczywiście chodzi o bezpieczeństwo. No ale druga sprawa to taka prędkość i dziwię się, że w ogóle tam wpuszczają dzieci od 12 czy 13 roku życia. Jak ja mam 34 lata i gacie pełne mam po tej kolejce, ale masakra. Poczekajcie, zapytam się Judy, jak ona. Judy, how you like this? Dios mio, terrible, terrible. Masakra, jak wyszliśmy, to nie mogliśmy słowa z siebie wydusić. No ale warto, warto.